Cicho i bezszelestnie, tak według założeń przyszłorocznego budżetu Zielonej Góry, będziemy poruszać się ulicami miasta. Największa bowiem inwestycja, 36 milionów złotych, to budowa centrum przesiadkowego i wymiana floty autobusowej. Budżet, który w 2016 roku wyniesie ponad 720 milionów złotych, ma w swoich założeniach sporo rozwiązań proekologicznych. Ścieżki rowerowe na kilkanaście milionów złotych, między innymi myślimy o terenach zielonych. Myślę, że uda się rozpocząć inwestycje na wzgórzach piastowskich, gdzie chcemy, żeby powstało centrum sportowo-rekreacyjne, takie bardziej dla wszystkich. Przyszłoroczne inwestycje mają pochłonąć 152 miliony złotych. Znalazła się wśród nich budowa trasy aglomeracyjnej, która będzie nas kosztowała 15 milionów. Kolejne 11 pokryje wydatki na terenie sołectw, a 9 koszty termomodernizacji obiektów publicznych. Tak wygląda cały projekt budżetu. Tyle materiałów znajduje się w nim. Najwięcej tradycyjnie wydamy na edukację. Do wydania jednak po powiększeniu miasta mamy więcej. 10 lat potrzebowała Zielona Góra, aby zwiększyć swój budżet o 100%. 10 lat temu ten budżet był na poziomie 360 milionów złotych, teraz mamy 720 milionów złotych, więc jest to naprawdę już duży budżet dużej Zielonej Góry. Projekt budżetu trafił właśnie pod ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na jego ostateczny kształt wpływ będą mieli miejsce radni.